Siemanko widzowie, witam was w dzisiejszym odcinku Pet Simulatora 99 i w dzisiejszym odcinku zrobimy taki mini challenge od widza. Powiedział mi, że on zagrał w każdą minigierkę na jednym odcinku, więc dzisiaj to zrobimy. Czy ja mogę sobie kupić jakiegoś upgrade'a? Nie, bo to 200k, no pół tysiąca mi brakuje. To może po jakiejś minigierce będzie mnie stać, więc lecimy na pierwsze klasyczne obi. I zobaczymy, co mi dropnie. Dobra, to sobie przejdziemy na spokojnie 27 sekund. Dobra, skróćmy tu. I pobity rekord nawet został. Okej, co dostałem? 250 diamentów, piłeczkę i flagę ze złotem. Dobra, następną minigierką co będzie? Coś, chyba jakieś obi było kolejne, nie? Nie, minefield będzie kolejne. Dobra, to akurat mam questa na to, więc elegancko. I znowu lecimy tutaj pierwszy środek, nie wiem, tak z 5. Zmieniła się trasa chyba. Dobra, teraz elegancko. Teraz jeszcze jedno i w prawo i do góry. Oj, jednak nie. Dobra, to co, znowu w prawo, nie w prawo? To w ogóle jest jakaś zła trasa w takim razie. To spróbuję jeszcze pobiec do przodu, może zadziała, widzowie. O, dobra, do przodu działało, więc teraz gdzieś w prawo, do góry, tu w lewo może. Ej, no elegancko teraz idzie. Czekajcie, żeby za daleko nie pobiec. Tak, tak. No nie, tak blisko, 4 kratki od tego. Dobra, spróbujmy jeszcze raz w prawo tam skręcić i potem do góry może. A coś już będzie czerwone. Nie, dobra, jest git. I do końca? Jest, do końca, widzowie. Co dostaliśmy? Speed 2, jabłko i Lucky Potion 2. No, lipa niestety. No i dobra, i teraz będzie Jungle Obby. O, dwie fajne potki dostałem na diamenty. Lecimy na Jungle Obby. Chyba druga najbardziej znienawidzona minigierka przeze mnie. Dobra, lecimy na kulę teraz. Gdzie ona spadała? Tu gdzieś spada. Dobra, lecimy za kulą. Ale późno, żebym pobiegł. Dobra, schowajmy się tu. Lecimy, lecimy, lecimy. Kula spada. Dobra, idziemy tu na spokojnie. Jeszcze dwa przystanki. O nie, spada kula. Idziemy tu szybko do boku. Dobra, teraz gdzieś tu się schowajmy. Nawet więcej przystanków będzie. Bo jeszcze jeden na pewno trzeba zrobić. Kula leci, idziemy do boku. Tu nas nie powinno zmiażdżyć, nie zmiażdżyło. I dobra, uciekamy przed kulą i jeszcze toporki. Dobra, toporki były akurat proste, zbieramy nagrody, dawać jakieś diamenty, a nie. O, dostałem 750 diamentów, znowu speed 2 i znowu flaga na końcu. Nie wiem, czy Dakera zaliczałem do minigierki, ale dobra, też się zbiorę tutaj. 122 diamenty, dużo kaski i enchantu na diamenta, ani potki nie ma, więc lipa. I wrzucamy na nowo, odbierzmy sobie darmowe enchanty, tap power to the hunter 2. I kolejną minigierką będzie Atlantis, czyli pływalko. Dobra, to easy. To jest fajne, proste i przyjemne. Gdzie my tu mamy start? Tutaj pierwszy buścik. I lecimy, widzowie. Jaki macie czas? Ja mam 32 sekundy, więc możecie napisać w komentarzach, jaki macie na ten czas. Może ktoś ma lepszy niż mój, jakąś lepszą taktykę na pływanie ma. Dobra, ostatnie 3 i rekordu nie będzie. No nie będzie rekordu, minimalnie brakło. Nie wiem, jak ja zrobiłem ten rekord. Dobra, znowu nic ciekawego nie było. Odbierzmy sobie itemki i dolna część klucza. A właśnie, jeszcze klucze potem trzeba odpowiedzieć. I wreszcie jedna z fajniejszych minigierek, widzowie, czyli łowienie rybek, więc teraz połowię sobie tak z 10-15 minut i zobaczymy, czy coś fajnego wydropię. Jeszcze pewnie sobie wędkę kupię po drodze lepszą. Dobra, widzowie, dopiero 7 minut łowienia minęło, ale kupmy sobie fishing rod super rare. I co jeszcze tam wydropiłem? Zaraz wam pokażę, chodźcie tutaj. Wydropiłem 13 itemów, gift baga wydropiłem, jakieś flagi, TNT, piłeczki, potki, jakieś charma mam? Charma chyba wyłowiłem, nawet nie patrzałem, nie zwróciłem uwagi, jakieś słabe enchanty. Ale odpuchnę sobie tego gift baga, co dostałem, potkę. Najlepszą rzeczą, jaką wyłowiłem, to był ten Lucky Potion, ten Diamond Potion. Ale widzowie, jeszcze na te parę minut wracamy łowić. Zobaczymy, czy ta nowa, lepsza wędka przyniesie szczęście. No i widzowie, ostatnia ryba. Zobaczymy, co nam przyniesie. Trochę koinów na farmie miałem, teraz farca do koinów. 21 tysięcy kolejne na farmie, a tak to z rzeczami to lipa. Ale no cóż, lecimy na kolejną minigierkę, którą będzie... A, kopanie w ziemi teraz będzie, no to elegancko. Tu już mam dosyć dobrą łopatę. Ile mi tam brakuje do następnej? Mam 150k, to 100k mi brakuje. No dobra, widzowie, czyli kolejne 15 minut na kopaniu. Dowidzimy się za 15 minut. Dobra, widzowie, czas się skończył, ale udało mi się za ten czas nafarmić na najlepszą łopatę. Jeszcze tylko złota jest najlepsza. Zobaczmy, jak ta kopie. Zeskoczmy na sam dół. No, ta kopie dużo lepiej. Jeszcze widzę, tylko zobaczę, czy jeszcze jest jakaś warstwa na samym dole. Czy tylko ta czarna jest najlepsza.
Dobra, widzę, pod tą ciemną warstwą jeszcze jest jakaś warstwa taka, którą się długo, długo kopie. Patrzcie na to, jak to powoli idzie. To ta najlepsza łopata ze sklepu. I strasznie szybko z tą łopatą się końce farmi, więc ciekawie, bo już 80k wyfarmiłem, a dopiero co kupiłem tamtą łopatę i miałem totalne zero. Ale chciałbym jeszcze tutaj trafić na jakąś skrzynkę, byłoby fajnie. I zobaczyć, jakie nagrody daje ta skrzyneczka, więc jeszcze tylko do tej skrzyneczki jednej się dofarmy. I idziemy na kolejną minigierkę. Tu się coś mieni, widzowie, za ścianą. Nie wiem, czy to jakiś bug graficzny, ale coś tu się mieniło. Czy to była skrzynka? Tak, jest skrzynka, widzę. I co się dostanie tutaj? 2000 kasy, 120 diamentów, no i nic więcej niestety nie ma. Dobra, wracamy i idziemy na kolejną minigierkę. Łopaty żadnej więcej nie było, upewnijmy się. No niestety, tylko 4 były. Dobra, kolejna minigierka. No i kolejną minigierką, widzowie, jest Ice Obby. Najgorsza minigierka. Ale dobra, lecimy. Próbowałem tamtą trasą, coś by jest prostsza i łagodniejsza z tymi kulami na wprost, ale nie. Ja przechodzę tą, bo tamta nie jest prostsza. Nie, przeskoczyłem. Jeszcze raz. Muszę to przejść. Dobra, trzecia próba. Dobra, idzie dobrze i teraz tylko te kule pokonać. Bezpiecznie, bezpiecznie. Dobra, ostatni przystanek. Niech kula przeleci. Przeleciała i jest, widzowie, dobra, udało się za trzecią próbą. Nic fajnego nie ma. I chyba ostatnia minigierka została... Nie, nie ostatnia, bo jeszcze tutaj są sanki. No tak, zapomniałem o sankach. Dobra, zaczynamy sanki i jedziemy. Dobra, jak się ogarnie to sterowanie, że to jest takie cięższe, to nie jest to... O, co to za zarzucenie było w bok? Od kiedy na tych rampach tak zarzuca? No nie, bałwan mnie pokonał. Ej, co? Nie przeskoczyłem tego? Dobra, trzeba się rozpędzić. O, tu jest taka wielka rampa wszędzie i zarzuciło i w drzewo. Dobra, tu idzie dobrze, jakieś wielkie bałwany. Ej, taki bałwanów wcześniej nie widziałem na tym wyścigu. Dobra, połowa za mną. Ominmy, tutaj wielka rampa znowu i w prawo. I znowu wielka rampa. O, teraz idzie dobrze. Teraz mniej przeszkód jest niż na początku. Dobra, widzę koniec. Rampa i przeskakujemy i pięknym skokiem. Ile? 250 diamentów. Czemu moja postać tak chodzi? A, bo tańczy, bo wygrałem. No tak, a brałem sam udział. No i chyba teraz została ostatnia minigierka, bo już nie kojarzę, było więcej. Tak, już pewnie tutaj Chestrasz zaraz jest. Tak, jest Chestrasz, widzowie. Więc odpalmy sepotki. Tak, na pewno palmy tak. Laka, bo podobno działa na tej. I raz weźmy tap powera, bo będę dużo klikał. Potka na siłę i na laka. No i próbujemy, widzowie. Skrzyneczki powinniśmy szybko przejść właśnie. Tu na klika skrzyneczki spadają. Bo dziwo, po update nie zostało nic zwiększone HP, tak jak myślałem. Nawet czwarta skrzynka na hita poszła. O, encha na diamenty i to mi się podoba. A ta skrzynka na 5 hitów. Zbieramy wszystko. I idziemy, widzowie, farmić przez 4 minuty. Może trafimy Huge'a. No i niestety, widzowie, bez Huge Fire Horse'a jest 207, więc dużo osób ich trafiło. Ale trafiłem tego legendary Giant Coin Jara, więc nie jest tak źle. I w ogóle zapomniałem, że przecież jest jeszcze jedna nowa minigierka, czyli ogród, więc idziemy tam po prostu zebrać te kwiaty i posadzić nowe. Kupmy jeszcze sobie od merchanta coś. O, jest seed bag, więc kupmy. Tu potrzeba 5 level respektu, więc wszystko kupujemy. Gemów nafarmiliśmy, odpuszczmy sobie te seed bagi. I w ogóle mam legendarne nasiona na gifta, więc sobie je od razu posadzimy i sprawimy, żeby urosło na maksa. 7500 diamentów z tego, ej, 18 tysięcy. I legendarna potka, dobra, sadzimy tego gift planta, diamenty sadzimy oczywiście i potki. Podlewamy wszystko, to też podejmie 6 godzin na tego, ale ja mam instant capsule ostatnio, więc od razu zbieramy i mamy legendarnego gifta i wychodzimy. I otwieramy tego gifta i 20 tysięcy diamentów dostałem, więc nie tak źle. Coins 4 dostałem, 3 TNT, Diamonds 2, dobra. I posadźmy na to miejsce coś innego. No i przeszliśmy wszystkie minigierki, widzowie. Mamy zasadzone wszystko i teraz jeszcze na sam koniec chodźmy sobie kupić kolejne miejsce na peta. O, jeszcze nawet jakieś questa zrobiłem na 25 jabłek, no i dobra. Kupujemy za 200k. Ile mogę petów założyć? 45 teraz, widzowie, więc mój teamek tak wygląda. Huge. I pełno tych Princess Dragonów, co mają 110k.
No ale dobra widzowie, to było na tyle w tym odcinku. Ja wam dziękuję za oglądanie. Jak się spodobało, stawcie łapeczkę w górę. Niestety żadnego huge'a nie trafiłem, a szkoda, ale trochę itemków pofarmiłem i kupiliśmy kolejnego slota na peta. Łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie i widzimy się jutro w następnym odcinku. Pa, pa.